No, dzień dobry moi drodzy. Wiem, że mówiłam, że jeszcze trochę poczekacie, zanim pojawi się denko perfumowe. No ale jak zwykle, jak to u mnie bywa, denko jest i to takie, które będzie dla Was bardzo interesujące, bowiem to będzie denko, na którym będę pokazywać, albo w którym będę pokazywać pełnowymiarowe produkty. Mam przygotowane nuty zapachowe, żeby było bardziej profesjonalnie, żeby naprawdę każdy był usatysfakcjonowany. Będzie dosyć długo, no bo omówić to wszystko, przeczytać nuty zapachowe, to trochę zajmie. Mam, słuchajcie, piękny wazonik tulipanów ze swojego ogrodu. Jestem z tego powodu tak dumna. To są te sadzonki, o które się bałam, że one nie wzejdą, a jednak zeszły i pięknie wyglądają. Co prawda już wybrałam takie zmęczone życiem kwiatki, bo szkoda mi ucinać te takie, wiecie, dorodne jeszcze w fazie rozkwitu. No ale nie o kwiatach, chociaż trochę o kwiatach też dzisiaj będzie, no bo perfumy, które ja uwielbiam, zazwyczaj w sobie mają dużo, dużo kwiatów. Dobra, kochani, lecimy, ale piękne światło się teraz zrobiło. Zaczynam od zapachu Nivea. Eau de Toilette. Tak wygląda opakowanie, a w środku prezentuje się to w ten sposób. Od razu Wam powiem, że to jest gadżet. Gadżet jakich mało, bo to jest coś, co przyda się na pewno miłośnikom zapachu kremu Nivea, ale jeśli chodzi o takich fanów w ogóle zapachów, no to nie polecałabym coś takiego sobie sprawiać. I ten zapach był fajny, kojący, na przykład idealny do snu, takie uzupełnienie pielęgnacji, powiedziałabym. Ale słuchajcie, niestety na sam koniec jego używania zdarzyła się niefajna sprawa. Mianowicie miałam wrażenie, że on skisł i jakby zdechł. Po prostu coś tu się zważyło, coś tu się skwasiło i końcówka tego zapachu to była męczarnia, aby go nosić. Ale jak wiecie i znacie mnie, przemęczyłam się. Co jest w składzie? Lawenda, bergamotka, mandarynka, frezja, konwalia, janglang, róża, nuty pudrowe, drzewo sandałowe. Więc taki naprawdę miły, otulający zapach, dodający takiego poczucia świeżości, ale na sam koniec nie wiem, czy to kwestia tego, że ten zapach był po prostu z dołu bardziej niewymieszany, albo jakieś te granulki tych olejków się zbiły ze sobą. Nie wiem, co się stało. Fakt był taki, że to było moje traumatyczne doświadczenie zapachowe pod koniec używania tego zapachu. Na początku było ok, ale parametry są tak liche, tak marne, że to byłoby chyba wyrzucenie pieniędzy w błoto, jeśli byście tak z braku laku zakupili sobie ten zapach. Chyba, że jesteście miłośnikami naprawdę kremu Nivea, no to może tak, ale normalnie nie polecałabym. Ale zapach, który całym sercem, całą sobą mogłabym Wam polecić, to Chloé Nomad. Bardzo mało miałam go tutaj na opakowaniu, znaczy w opakowaniu, więc nie myślcie, że tak szybko zużyłam całość, bo tego zapachu też było mi bardzo, bardzo szkoda, bo jest po prostu przepiękny i też niewiele go trzeba nanieść na skórze, żeby on naprawdę pachniał cały dzień. Przepięknie się rozwija na skórze. Co więcej, jest idealny i na chłodną porę, i na ciepłą. Zawsze coś fajnego się z nim dzieje. Pięknie układa się też na ubraniach, na skórze. Utrzymuje się, no jest po prostu niesamowity. To jest świeżak owocowo-kwiatowy i też przede wszystkim drzewny. Też unisex, więc idealny dla kobiet, dla mężczyzn. Choć mój mąż powiedział, że to jest bardziej zapach dla niego kobiecy niż męski. No, ale nie zmienia to faktu, że ten zapach mnie w sobie rozkochał. Z pewnością kupię go sama dla siebie, bo ten zapach mam od mojej ukochanej widzki Moniki, którą serdecznie pozdrawiam. Monikę na pewno kojarzycie, jest bardzo aktywna zawsze pod filmikami. No, ale zmierzam też do tego, że ten zapach naprawdę śmiało możecie kupić dla kogoś na prezent, ale też sobie. Będziecie raczej zadowoleni. To jest w moim przypadku woda perfumowana. Co jest w składzie? Mirabelka, bergamotka, cytryna, pomarańcza, frezja, brzoskwinia, jaśmin, róża, mech dębowy, paczula,
drzewo bursztynowe, sandałowe i białe piżmo. Naprawdę tak ten zapach pachnie, tak jak przeczytałam. Te nuty zapachowe można śmiało tutaj wyczuć. Nie ma takiej sytuacji, że jednak jakieś nuty w ogóle się nie pojawiają, tylko są wyszczególnione tutaj w opisie. Te wszelkie informacje mam z Fragrantiki. Nie, tu naprawdę wszystko jest w tym zapachu. I co najpiękniejsze, to to, że z każdą godziną ten zapach jest zupełnie inny, on ewoluuje. Na mnie robi się potem tak trochę słodko-drzewny, troszeczkę wpadający w klimaty Essence od Jordani Gold z Oriflame. Przepiękny, przecudny zapach, idealny na wiosnę, na lato, ochy i achy. Nawet nie wiem, co mam więcej tutaj na jego temat powiedzieć. I też taki przyjemniaczek Elizabeth Arden, Five Avenue. Widzicie go już niejednokrotnie, ale chciałabym Wam go pokazać już ostatni raz i po prostu pozbyć się tych flakoników, bo one mi zawadzają, że tak powiem, tym bardziej, gdy nadchodzi i już jest remont, to nie ukrywam, że każde miejsce wolne i każda przestrzeń się przyda. Nie chcę chomikować pustych zapachów, ja je tylko trzymam dla Was, żeby po raz ostatni tutaj o nich opowiedzieć. No ale dobrze, Elizabeth Arden, Five Avenue. Kwiat, lipy, konwalia, bez magnolia, bergamotka, mandarynka, jaśmin, tuberoza, yang lang, róża bułgarska, brzoskwinia, fiołek, goździk, gałka muszkatołowa, piżmo, irys, drzewo sandałowe, bursztyn, wanilia, goździk. Mam tutaj na myśli głównie przyprawę. No i słuchajcie, dlaczego pokusiłam się o przeczytanie tego, bo to jest bardzo długa litania. Dlatego, że ten zapach jest niezwykle złożony, bogaty i tak też w sumie pachnie. Nie powiedziałabym, że czuć wszystkie te nuty zapachowe. To jest po prostu miks ich. Troszeczkę vintage'owy, ale tak troszeczkę. Bardziej zapach dla kobiety dojrzałej. No nie powiedziałabym, że jest to po prostu zapach dla nastolatki, ale też by się w nim odnalazła. Bardzo ładny, klasyczny, elegancki, wyrafinowany. Na każdą z okazji, ale też idealny na co dzień. To jest moje któreś już z kolei opakowanie. I to jest taki basicowy zapach. Idealny dla mnie, dla mojej mamy i na każdą z okazji, tak jak już Wam wspomniałam. Parametry też są ok, choć nie są jakieś bardzo powalające. I zapach dostępny w większości drogerii, praktycznie w każdej drogerii. Nie powiedziałabym, że można go kupić też w Sephorze i Douglasie. Chyba też, ale mam tutaj na myśli takie drogerie typu Rossmann, Notino na przykład. Każda perfumeria internetowa, no to już jest klasyka gatunku, zapach, który doskonale znacie, aż nie wiem, czy jest sens o nim cokolwiek jeszcze mówić. I teraz tutaj taka perełka, powiedziałabym, czyli Nobile 1942 La Danza della Libellula. Czerwone jabłko, bergamotka, cynamon, cedr, wanilia, kokos, piżmo. Skład jest dosyć krótki, ale zapach jest niezwykle bogaty, wyjątkowy, słodki, taki dający po nosie, pachnie trochę jak, a nawet nie trochę, pachnie jak taka szarlotka z lodami, jak jabłecznik, właśnie wspomniany cynamon, czerwone jabłko, jest dosyć ciężki, jest też dojrzały, taki wyrafinowany, mimo tej słodyczy przeogromnej, to jest taka słodycz właśnie dla kobiety już troszeczkę starszej. Powiem też, że ten zapach wbrew pozorom, oprócz jesieni i zimy, pięknie też zachowywał się, kiedy się ociepliło. Wybijały się wtedy takie nuty czerwonego jabłka, a nie już takiej ciężkiej wanilii. W składzie jest co prawda kokos, jak wiecie, ja nie lubię kokosa, a tutaj jakoś było nam po drodze. Na początku byłam na nie, potem się przełamałam, aż w końcu mi się bardzo spodobał. Może to też kwestia po prostu odpowiedniego dnia, daty, pogody, mojego pH, hormonów. Jak wiecie, wiele rzeczy tutaj ma wpływ. I zapach, który też z pewnością kupię sobie, słuchajcie, w pełnowymiarowym opakowaniu. Dostałam ten zapach od swojej widzki Oli. Praktycznie większość zapachów, które tutaj Wam pokażę, to jest od moich widzów. To też było od Oli, jeśli się nie mylę. No ale o co chodzi z tym Givenchy L'Homme Perdu? W moim przypadku jest to woda perfumowana. W składzie gruszka, bergamotka, tuberoza, kwiat pomarańczy, jaśmin wielkolistny, patchouli, wanilia, ambroksan i wetyveria. Podoba mi się w nim wszystko. Jednak faktycznie jest to zapach dosyć migrenogenny,
inny, taki zatrzymujący, pięknie projektujący, trochę wciągający, nostalgiczny, narkotyczny. Nie każdemu ten zapach podejdzie, jestem tego świadoma. Nie zmienia to faktu, że mi się niezwykle podoba. Po prostu podoba mi się w nim wszystko. Ten kwiat pomarańczy, gruszka, bergamotka, tuberoza w otwarciu, powiedziałabym. No jest coś cudownego. Jaśmin też uwielbiam i tu ten jaśmin jest niezwykle wyczuwalny. I to taki konkretny jaśmin. To nie jest taki jaśmin gdzieś tam zmieszany z różą, wiecie o co mi chodzi. To jest naprawdę konkretny jaśminowy zapach i przepiękny. Wiem, że jest też sporo flankerów, które ponoć są piękniejsze. Mi się zdarzyło testować te flankery, tak wiecie, na szybko w drogerii, w perfumerii i jakoś nic mnie tak w sobie nie zakochało. Jak po prostu podstawowe Lanterdiet, Minterdiet, czyli woda, wersji wody perfumowanej. Podoba mi się na maksa. I słuchajcie, trwałość tego zapachu też jest bardzo, bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra. I moje odkrycie, zapach, na który trochę tak psioczyłam, bo zazwyczaj czułam go na kimś, na przykład na mojej siostrze, czyli La Vie Belle Lancôme. Słuchajcie, na mnie niezwykle mi się podobał. Jest śliczny, jest naprawdę śliczny, przepiękny. No i konkretne parametry i konkretna słodycz, co też nie dla każdego jest fajne. Ale myślę, że nie dla każdego jest też to, że tym zapachem pachną praktycznie wszyscy. Wiele kobiet ma ten zapach i nie wiem, czy już faza na niego się skończyła. Mam wrażenie, że przez te flankery, ciągłe zmiany, ten marketing, ten zapach ciągle jest na czasie. Ale co jest w składzie? Czarna porzeczka, gruszka, irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, pralina, wanilia, paczula, fasolka, tonka. Fasolka, tonka dodaje takiej sensualności, głębi, czegoś takiego pociągającego. Ale czarna porzeczka i gruszka sprawia, że ten zapach jest taki trochę do zjedzenia, ale nie przez tą swoją słodycz, tylko przez owoce. Jest bardzo sympatyczny, kobiecy, taki uroczy, ujmujący, ale na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to na tą taką też kwiatowość. Irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, no naprawdę jest super. Pralina, paczula, dosyć ciekawie. Ale już ten zapach nie jest czymś oryginalnym, no bo jest tyle na rynku, już praktycznie każdy go miał, więc jeśli chcecie pachnieć wyjątkowo, no to nie polecam, ale mimo wszystko jest bardzo fajny i naprawdę na ubraniach bardzo, bardzo dobrze się trzyma. I teraz chciałabym przejść do sekcji Avonowskiej. Mam na myśli głównie tutaj flankery Attraction. Zużyłam Desire, Intense, Sensation i podstawowy Attraction. Zacznę może od największego rozczarowania. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo ja ten zapach kochałam. Chyba to już jest czas przeszły. I polecałam każdemu. Niestety pod koniec, a nawet nie pod koniec, tylko gdzieś tak od tego momentu zawiodłam się na nim. Coś w składzie. Jeżyna, gruszka, różowy, pieprz, piżmo, czarna orchidea, jaśmin, bursztyn, madagaskarska, wanilia, pralina i labdanum. Na początku ten zapach był no zarąbisty. Do niczego nie mogłam się przyczepić. Za tę cenę, za te parametry, za ten taki właśnie atrakcyjny, sensualny, ale dosyć przystępny i basicowy wydźwięk, no chciałam go wychwalać pod niebiosa i to zresztą robiłam, ale z biegiem czasu, słuchajcie, po ponad półtora roku niestety on się skwasił, zepsuł, totalnie zgubił swoje parametry. On trwał na mojej skórze z 15, z 20 minut, stał się tak blisko skórny i tak mało wyczuwalny, że dosłownie mogłam się w nim wykąpać, co zresztą prawie robiłam, bo już nakładałam na siebie takie ilości, że stwierdziłam, dobra, skoro ten zapach i tak w ogóle nie trwa na mojej skórze, to po co on będzie stał na tej półce i się kurzył, zabierał miejsca, biorę się za niego i zużywam go. I tak też robiłam. Używałam go po prostu do ogrodu, wiecie, na co dzień, do sprzątania, bo on praktycznie jakby go nie było. Nie podobało mi się też to, że on tak się właśnie skwasił, zmęczył. On wręcz pachniał, jakby był brudny, jakbym była nieumyta, spocona.
to prawdopodobnie jest sprawa piżma. Ta jeżyna i gruszka w otwarciu, jakby ich nie było, nie wiem, co tutaj się stało. I jeśli ktoś miał Avon Attraction dłużej niż rok, proszę napiszcie mi w komentarzach, czy u Was też się zdarzały takie sytuacje, czy ja trafiłam na jakiś wadliwy egzemplarz. I ten zapach był przechowywany tak samo jak wszystkie moje inne zapachy, więc to nie jest kwestia tego, że o, postawiłam jego, nie wiem, na parapecie i świeciło na niego słońce. On był traktowany przeze mnie tak samo jak inne zapachy, ale on chyba sobie nie poradził, to go przerosło. Niestety nie powrócę do niego, jestem bardzo zawiedziona i summa summarum nie wiem, czy Wam mam go polecić, czy nie, bo no potem, jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca i nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. I ten zapach skończył w mojej kolekcji bardzo źle. Ale zapach, który mnie bardzo sobą zachwycił i mówiłam Wam o nim bodajże w jakimś vlogu, chyba tak, mianowicie Avon Attraction Desire. Na początku ten zapach był dla mnie mega średni, alkoholowy, pachniał właśnie jak taka wiśnia w alkoholu, ale z naciskiem na alkohol i to mi się mega nie podobało i o tym Wam mówiłam. I ten zapach stał na mojej półce i się kurzył i nic się z nim nie działo, ale pewnego razu stwierdziłam, dobra, no bez przesady, próbujemy, wypsikałam się nim i nagle po prostu jakby mnie olśniło. Coś niesamowitego. Ten zapach stał się właśnie spójny. Te wszelkie nuty zapachowe w końcu się ze sobą połączyły. On nie był alkoholowy, ale on był przekobiecy, sympatyczny. Może sympatyczny też, dlatego że wiśnia jest taka miła zawsze w wąchaniu, w wydźwięku, czy w potrawach, czy w perfumach, czy w produktach do pielęgnacji. To ta wiśnia jest zawsze taka do zjedzenia, ale też taka otulająca. Ale co jest dalej w składzie? Szafran, mandarynka, irys, jaśmin wielkolistny, lilia, bursztyn, balsam, toluj, drzewo sandałowe. I co też podobało mi się w tym zapachu, to to, że ta wiśnia była właśnie przełamana nutami drzewnymi i szafran wprowadzał trochę taki uwodzicielski wydźwięk, coś w stylu baccarat rouge, ale tak troszeczkę. Przecudny zapach, jednak parametry były mega lipne. Na początku jeszcze sobie radził, kiedy był trochę taki alkoholowy, ale potem też miałam wrażenie, że mogę się nim wypsikać od góry do dołu, wylać hektolitry, a on na mojej skórze jest dosłownie chwilkę. I tak też robiłam, zużywałam go, no bo skoro i tak praktycznie nie pachniałam i nieważne ile bym na siebie nałożyła, to intensywność była taka sama, więc stwierdziłam, że nie chcę mieć takich troszeczkę rozczarowań w swojej kolekcji. Niemniej jednak zapach jest prześliczny. Jeśli chodzi o samą kompozycję, o to jak on pachnie, nie ma się do czego przyczepić, tylko też kwestia czasu, w tym przypadku czas, który działał na korzyść. I zapach, który niczym mnie jak gdyby nie zaskoczył, nie rozczarował, nie zachwycił, on po prostu był w mojej kolekcji, chciałam się go jak najszybciej pozbyć, czyli Avon Attraction Intense. I tak jak sama nazwa wskazuje, on już był takim attraction na sterydach, intensywnym, bardzo, słuchajcie, już przyprawowym, trochę arabskim, w składzie kandyzowany imbir, gruszka, jeżyna, piżmo, gardenia, czarna orchidea, pralina, kokos, styrax. Z tym kokosem mi nie po drodze i ten kokos troszeczkę był wyczuwalny. I ten zapach był tak dla mnie nieznaczący, że nawet nie wiem, jak mam go Wam opisać. Na pewno nie podobał mi się też kandyzowany imbir w otwarciu, bo on z jednej strony był przyprawowy, taki orientalny, a z drugiej strony słodki. I tak właśnie brzmiał ten zapach. Taka słodka przyprawa, coś w tym stylu. Dużo kwiatów też i trochę męczący. Na pewno do niego nie powrócę. On zjawił się w mojej kolekcji z totalnego przypadku. Skoro rozkochałam się w Attraction, to stwierdziłam, że Intense też będzie dobre. No niestety nie było. I teraz zapach, do którego nie mogę się przyczepić i kocham go całym swoim sercem. Od początku aż do końca niezmiennie mój faworyt z całej linii Attraction, czyli Avon Attraction Sensation. Z tego co wiem, to on już nie jest dostępny w katalogu. Gdzieś można go tam dorwać na Allegro, nie wiem. Fakt jest taki, że zapach to jest dla mnie, ten zapach jest dla mnie kwintesencją
sensualności, kobiecości, uwodzenia, ale nie nachalności. Zapach dosyć blisko skórny, ale też troszeczkę projektujący na gdzieś takie wyciągnięcie ręki. Idealny do bliskich spotkań, na randkę, żeby drugiej osoby nie zamęczyć, ale żeby też tak uwieść. Ten zapach trochę jest taki jak... jak to się mówi? Pożądanie. Jak pożądanie. O, czyli sensation. Właśnie, jeśli chodzi o to nazewnictwo, to dla mnie sensation powinien nazywać się desire, bo to też trochę takie pożądanie. W składzie imbir, śliwka, tangerynka, jaśmin, frezja, czarny irys, skóra, drzewo kaszmirowe i teraz taki składnik amber extreme, coś takiego. Nie wiem, jakieś na fragrantice takie cząsteczki to było w ten sposób zaprezentowane w takiej emotikonce zdjęciu. Ale co chcę podkreślić, to tą skórę i drzewo kaszmirowe. Właśnie ten zapach był taki skórzany, wiecie, kaszmirowy, otulający trochę jak bielizna. Podkręcę sobie jasność, bo słoneczko zaszło. I teraz zapach, który jest uniseksem, który stosował pod koniec mój mąż i bardzo ten zapach mu się podobał. I ten zapach też podobał mi się na nim i na mnie też się podobał, choć wolałam na swoim mężu. Rituals Rose de Shiraz. Naprawdę ciekawa propozycja. Róża damasceńska, rabarbar, piżmian właściwy. I w sumie tutaj nie mam nic więcej do dodania. Było różanie, ale tak też słodko, trochę kwaśno, bo ten rabarbar właśnie taki jest, ale też pojawiało się piżmo sensualne, czyste, uwodzicielskie, ale też dosyć trudne i nadające takiej mocy. Zapach naprawdę z fajnymi parametrami, jak na taki świeżak, bo to dosyć świeży zapach, ale też dla mnie jest tu dużo skóry, takiego kaszmiru, sensualności i męskości, no skoro uniseks, to nic dziwnego. I teraz takie miniaturki, o których chciałabym wspomnieć, czyli słuchajcie, to będzie Lancôme Tresor i Lancôme Tresor In Love. Obydwa zapachy średnio mi się podobały. Zacznę od samego Tresor. Konwalia, brzoskwinia, ananas bez, róża, bergamotka, kwiat moreli, do tego heliotrop, fiołek, irys, jaśmin, morela, bursztyn, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo. Bardzo nie podobało mi się otwarcie. Było dosyć alkoholowe, kwiatowe. Ten ananas jakby chciał, a nie mógł. Chciał się przebić przez te kwiaty, dodając trochę słodyczy. Też morela. Dla mojego nosa było to bardzo niezrozumiałe, dziwne i czuć mega to, że to było kiedyś modne, że to jak gdyby nie te czasy, nie te trendy, mówiąc wprost. I cieszę się, że przetestowałam ten zapach, że było mi to dane, ale nie powrócę do niego, bo że na pewno nie. Za to Tresor In Love było trochę lepsze, dlatego że w składzie jest o wiele lżej, mianowicie nektarynka, gruszka, różowy pieprz, bergamotka, róża i do tego brzoskwinia, fiołek, jaśmin, piżmo, cedr, virginia. Podobała mi się ta nektarynka, gruszka w otwarciu, to na pewno sami jesteście w stanie wydedukować, znając już moje upodobania. I tak faktycznie to otwarcie było ok, ale też bardzo dużo takiego alkoholu, vintage'owych nut, dojrzałości, ciężkości, to nie byłam ja. No, ale fajnie, że przetestowałam. I zapach, który niezwykle się cieszę, że się skończył, mianowicie Noa Cacharel. I już tak się cieszę, że nie będę wspominać o tym zapachu, bo za każdym razem nie wiedziałam, co na jego temat mam Wam powiedzieć. Czy ja go lubię, czy nie lubię, czy polecam, na jakie okazje itp. itd. Noa Cacharel i znów litania w składzie. Białe piżmo, piwonia, frezja, nuty zielone, brzoskwinia, śliwka, lilia, konwalia, zielona trawa, jaśmin, yang-lang, róża, kawa, wanilia, drzewo sandałowe, kolendra, kadzidło, fasol, katonga, cedry. No i mój nos też dostawał szaleństwa, bo z jednej strony miało być piżmowo i kwiatowo czysto. Potem pojawiała się kawa, która jakby to wszystko zaostrzała.
Następnie ten cedr pod koniec, który trochę gryzie i na mojej skórze niekoniecznie dobrze się układa. Kadzidło, słuchajcie, też tutaj wprowadzone. I co dla mnie było najgorsze, im dłużej miałam na sobie i w swojej kolekcji ten zapach, tym bardziej wiedziałam, o co mi chodzi. O te nuty zielone. Ja nie lubię nut zielonych. Przede wszystkim w kompozycjach, które nie są z założenia zielone i egzotyczno-świeże. Wiecie, o co mi chodzi? Na pewno wiecie, że te nuty zielone jakoś tak się pojawiały, już nie powiem z jakiej części ciała, ale z braku laku. I to mi najbardziej nie odpowiadało. Mam też jeden zapach, do którego się przekonuję, mianowicie Giordani Gold Essenza Blossom, w którym się pojawiają nuty zielone. I to mi też tam bardzo przeszkadza. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te nuty zielone. Przekonuję się do tego, tym bardziej, że jest teraz fajna okazja, bo jest wiosna, więc te nuty zielone mogą się super rozwijać i dodawać takiego smaczku. Niemniej jednak nie jestem fanką takich rozwiązań i też z konwalią mam spory problem. I zielona trawa jeszcze tutaj widzę w składzie. No nie, ale uważam, że zapach ciekawy, inny, bardzo fajne opakowanie, flakonik. Dodatkowo vintage'owa kompozycja. Wiele osób na pewno ma wspomnienia piękne z tym zapachem. No cóż, fajnie, że przetestowałam, że miałam, ale nie kupię go ponownie. To na pewno nigdy się nie wydarzy. I takie podsumowanie, ostatnie moje zużycie, czyli The Body Shop Flora. Zapach z ogromnymi parametrami, z dobrą trwałością, jak na taki mydlano-kwiatowy zapach, głównie mydlany, w składzie różowy pieprz, bergamotka, piwonia, konwalia, piżmo. Lubię zapachy z piwonią, ten zapach fajnie by tutaj wyglądał do kwiatków, bo ten płyn był taki fajny, różowy. Podoba mi się też w zapachach bergamotka, ale problem mam właśnie już wspomnianą konwalią i różowym pieprzem. I to mnie gryzło, dosłownie mnie gryzło. Ten zapach mnie gryzł w nos, było trochę ostro i jeszcze takie mydlane nuty. Po prostu to nie do końca byłam ja. Niemniej jednak zapach godny uwagi, bo naprawdę parametry były spoko. I ten zapach też fajnie rozwijał się na skórze. Były momenty, kiedy cieszyłam się, że mam go na sobie, ale zazwyczaj na niego psioczyłam. I cieszę się też, że się skończył. Do czego zmierzam jeszcze tutaj? Do Le Couvent Portobello. I to była próbka zapachu. Już nie pamiętam, jak on pachniał. Nie było to też coś, co mi się spodobało. Był bardziej taki trochę uniseksowy. Daję go Wam jako wspominkę na sam koniec. I tak prezentuje się, słuchajcie, moje jedenko perfumowe. Mam parę już zapachów, już praktycznie na zużyciu. Niebawem je zużyję razem z mamą, bo jak wiecie, ja razem z mamą zużywam i przepraszam, razem z mężem też, on też w tym uczestniczy. I będę powracać z takimi dękami, aż moją kolekcję, słuchajcie, zredukuję do takiego minimum. I wtedy też podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat w ogóle całego tego świata perfum. Dziękuję Wam za uwagę, że jesteście, że oglądacie. Nie bierzcie wszystkiego do serca, nie przejmujcie się, jeśli powiem coś nie tak o Waszym ukochanym zapachu, albo okaże się, że ja go zupełnie inaczej interpretuję. Luz i dystans do tego, bo inaczej wszyscy oszalejemy. Buziaki i do następnego. Pa, pa! A, jeszcze powrócę z takim vlogiem remontowo-ogrodowym. Myślę, że to Wam się spodoba.